Witam Was serdecznie. Jak obiecywałem, Q&A specjalnie dla Was, na Wasze pytania znalazłem czas, by zrobić odpowiedzi. A że nie jestem w domu, tylko jestem w pracy, jestem w delegacji, to z mojego domu, który znajduje się, drugiego domu, który znajduje się, mieszkania, które znajduje się w mieście Stargard, to właśnie tutaj jestem. Często tutaj jestem. Często jestem gdzieś, pracuję gdzieś w Szczecinie, gdzieś w okolicach Szczecina. Także tak, to jestem wtedy w domu. A jak jestem właśnie gdzieś w okolicach właśnie Stargardzie, to zostaję tutaj w tym mieszkaniu, żeby nie musieć jeździć późno i wcześnie wyjeżdżać. Także z tego drugiego mojego domu właśnie będę odpowiadał na Wasze pytania, które zadaliście, a zadaliście je bardzo dziwne niektóre, a niektóre bardzo śmieszne, a niektóre takie naprawdę fajne, na które w sumie fajnie jest odpowiedzieć. Nigdy czasem nie mówiłem takich rzeczy. Pierwsze pytanie jest od niepełnoprawnego motocyklisty. Pytanie o treści, jak Dominika z tobą wytrzymuje? Ciężko stwierdzić. Znaczy, wytrzymuje. No, wytrzymujemy w sumie ze sobą ogólnie, razem. Wytrzymujemy jakoś ze sobą. Myślę, że 14 lat ponad jesteśmy razem. Myślę, że to właśnie to, że nigdy mnie nie ma w domu, że całe życie jestem na wyjazdach, w kontraktach, delegacjach, wyjazdach zagranicznych, a jak przyjeżdżam do Polski do pracy, to okazuje się, że i tak gdzieś w delegację, gdzieś daleko w Polskę, więc praktycznie nigdy mnie nie ma. I właśnie może to ta separacja od siebie zdziałała to, że jeszcze jesteśmy razem i ona wytrzymuje ze mną. A jak jest weekend, to ucieka właśnie do lasu, żeby jej nie przeszkadzać, bo ona już mnie tak ma dosyć. Jak przychodzi weekend, a ja tam jestem od rana z nią i dokuczam, i ją tam drażnię, i coś tam docinam, i coś tam. Także wtedy już mam je dosyć, tam mi się woda gotuje. To ja wtedy do lasu i sprawa uspokojona. Także tak jakoś wytrzymuję. Nie ma wyjścia, raczej musi. Następne pytanie od Przemek Walawender. Czy myślisz, żeby zrobić jakiś zlot fanów i jakąś wspólną wyprawę? Powiem Wam szczerze, że powiem Tobie, Przemku, że i nie tylko Tobie, ale i Wam wszystkim, że w sumie od tego chyba jak mi wskoczyło pierwsze 100 subskrypcji na YouTubie. Nie wiem, był to na pewno listopad, może grudzień 2017 roku. Już wtedy myślałem, żeby taki zlot zrobić z widzami. Teraz niestety, a bardziej stety, jest Was dużo, dużo więcej. Wtedy myślałem, że ze 100 osób może z 5 przyjedzie. Mówię, fajny zlot. Teraz może z 10 tysięcy, z 1000 przyjedzie i gdzie ja Was pomieszczę. Po pierwsze, to bardzo bym chciał takie coś zrobić. Dużo myślałem nad tym. Nawet znalazłem takie miejsce, w którym byłoby naprawdę fajnie. Miejsce mega, las nad jeziorem. Z miejscami do, czyli jakieś prysznice, toalety, takie rzeczy są. No i myślałem, żeby tam takie coś zrobić, no ale mamy tą śmieszną pandemię. Śmieszną pandemię, no pandemię. Mamy tą pandemię i niestety nie mogę organizować takich zlotów. Są tam jakieś przestrzegane rzeczy, zasady, regulaminy. To wszystko trzeba tam przestrzegać, to wszystko trzeba się tego trzymać i trzeba łebskiej osoby, aby to wszystko załatwiła. Wiem, że na przykład Wiking z Tychów to
Bardzo ogarnięty gościu, bo on swoje zloty poza szlakiem ogarnia sam, praktycznie sam. Ma tam dużo ludzi, którzy mu pomagają, ale to wszystkie dokumenty, zgody, pozwolenia i to wszystko na zorganizowanie takiej imprezy, to on to robi wszystko sam, ma do tego głowy, ma do tego, ja to nie, jestem jak mam iść gdzieś tam z miejsca do miejsca, biurokracja to dla mnie jest jakaś tam masakra i pójść coś załatwić to jest wielkim zawsze dla mnie problemem, więc takie coś raczej odpada, ale gdyby się już to w końcu ta 60., 70. fala skończyła, to z chęcią bym zrobił taki zlot. Jak najbardziej, bardzo chętnie bym takie coś zrobił, aby się z Wami móc na żywo spotkać i spędzić z Wami fajny czas. Jaka wspólna wyprawa? Wspólna wyprawa to raczej. Wspólna wyprawa ciężko, nie każdy chce wyprawiać się tam, gdzie ja bym się chciał wyprawić. I nie zawsze ja bym chciał się wyprawić tam, gdzie Wy chcecie się wyprawiać. No, także wyprawa wspólna raczej odpada, ale zlot taki z widzami. No, byłby fajną rzeczą. Myślę, że nawet sporo ludzi by przyjechało i byłoby naprawdę fajnie. Może kiedyś nad tym pomyślę, gdy to wszystko się uspokoi. Kolejną osobą, która napisała, jest to Leszy. Leszy pisze, pyta, jak znajdujesz na wszystko czas? Praca, obowiązki w domu, czas dla rodziny, zainteresowania. Jak znajduję na to czas? Nie piję. Kiedyś nie mogłem na to znaleźć czasu. Nie miałem żadnej w sumie pasji, choć interesowałem się wieloma rzeczami, poszukiwaniami, historią i mnóstwem innych rzeczy, jakąś mechanizacją, mechaniką i pierdołami różnego typu, ale wszystko, co zacząłem, nigdy niczego nie skończyłem. Wszystko znikało zaraz, gdy się mu zaczęło. Zaprzestawałem tego wszystkiego, ponieważ nie miałem na to czasu właśnie. No i nagle okazało się, że stwierdziłem, że przestaję pić całkowicie alkohol. No i przestałem pić i z dnia na dzień okazało się, że mam bardzo mnóstwo czasu wolnego i nie wiem, co ze sobą zrobić. W tym czasie gdzieś sięgałem sobie jakieś popiwko po pracy, usiadałem, relaksowałem się. No ale gdy tego piwka nie ma, to nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. I tak zacząłem, żeby gdzieś umysł nie ciągło, tak jak przy rzucaniu papierosów, coś tam się podjadali i w ogóle, to ja też coś takiego szukałem sobie zainteresowania właśnie, żeby zaspokoić, zapełnić swój czas, abym nie miał zbyt dużo czasu, aby nie myśleć na przykład o alkoholu, o powrocie do niego. Tak podświadomie mi się wydaje. No, ogólnie to było odruchowo, nie robiłem tego gdzieś tam za przemyślanie, to samo się robiło. No i wtedy, gdy już byłem obeznany w poszukiwaniach wykrywaczem, no ale wtedy właśnie stwierdziłem, że lepiej skupię się na tym i zacznę chodzić z wykrywaczem. I w taki sposób zaczęły się moje takie już bardziej profesjonalne poszukiwania. I trwały one przez bardzo długi czas. No aż w końcu stwierdziłem, że zacznę to nagrywać na YouTube'a, ale to już inne pytanie. Następne pytanie zadał Lukas. Lukas zapytał, czy wiesz, że twoje filmy bardzo fajnie się ogląda? Pełen luz i bez żadnego parcia na szkło. Bardzo mi miło takie komentarze czytać. Jest naprawdę, staram się na tym swoim kanale właśnie od tych 4 lat, żeby właśnie ludzie to mogli dostrzec i oni tego tak nie widzą. I dlatego jest mi bardzo miło, że ty to dostrzegłeś. Bo no nie robię tego tak, że specjalnie po to, żeby oni to widzieli, ale samo z siebie to tak wychodzi, a ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby ludzie to widzieli, że chyba widzicie w sumie poza tym. Nie ma żadnych tam reklam, wspierań i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię, że to jest złe. To jest dobre, no po to istnieją te możliwości na tym YouTubie i kanały YouTubowe, które sobie tam tworzą te swoje kanały i chcą sobie na tym zarabiać pieniądze.
Jak najbardziej, proszę bardzo. Ja po prostu nie chcę. Ja po prostu nie chcę i chcę być sobą, chcę być naturalny. Nie chcę się na chama spinać i wymyślać na każdym odcinku co rusz to lepsze odcinki, bardziej przemyślane, żeby jak największą liczbę wyświetleń ono zgarnęło, nowych widzów, nowych subskrybentów. Tylko po to, żeby móc na tym zyskać jak najwięcej pieniędzy, no bo muszę zarabiać i dlatego jak najwięcej muszę Was ściągnąć i moje filmy z odcinka do odcinek muszą być coraz lepsze, coraz piękne jakości, jak tam się ktoś ostatnio przyczepił, że mam tam coś przyciemnić, coś tego, dajcie spokój, jak nagram, tak będzie. A napisał, że nie szanuję swoich widzów, bo mam w dupie jakość filmów, które robię. No w dupie jakość filmów, widzów nie, na pewno. Moi widzowie są bardziej, myślę, że wyrozumiali i sądzę, że i sądzę, że też mają to w dupie, jaka jakość będzie tam tego filmu i czy akurat gdzieś mnie tam w twarz mi się zaciemni na jednym ujęciu, a na drugim za bardzo rozjaśni. To myślę, że chyba każdy z nas to ma gdzieś. Chodzi o sens tego filmu, o całokształt, a czasem to takie głupoty, że coś tam siedzę i gadam, no bo mogę to robić, bo nie muszę się spinać. I dlatego fajnie jest, że ktoś to widzi, że bez żadnej spiny i parcia na szkło, bo nie mam tego, bo nie potrzebuję takiego czegoś. Potrzebuję mieć las. Mieć las i robić w nim to, co mi się podoba. I to tak, jak chciałbym to robić, dobrze względem siebie i dobrze względem oczywiście lasu, natury i w ogóle, ale tak dobrze względem siebie, abym ja był zadowolony z tego, co robię. I jeżeli Wam się przy okazji to spodoba, bo przy okazji to nagram i przy okazji Wam się to spodoba, to będzie mi niezmiernie miło. Także kolejne pytanie odhaczone. Mrówcza chata, mój przyjaciel serdeczny, którego pozdrawiam, napisał, kiedy będzie film o mrówkach? Powiem szczerze, iż nigdy nie będzie filmu o mrówkach, bo pomimo tego, że bardzo lubię mrówki i jako te zwierzątka, no to nie zwierzątko, to jest owad jakiś, tak? Nie, no owady to latają, a to jest owad nielatający. No, kurde, nie wiem nawet, czym jest mrówka. To jest postać taka. I ta postać, bardzo je lubię. Mrówki są w ogóle fajne. Co? Nawet te czerwone, co gryzą. No, fajne, one bardzo inteligentne, silne, pracowite. Można z nich tylko wzór i przykład brać. A jednak nie zrobię filmu nigdy o mrówkach, ponieważ nic o nich nie wiem. Nie chciałbym zabłysnąć swą pustą głową przed Wami, mówiąc Wam, że o, patrzcie, ta mrówka się nazywa mrówka i ta mrówka sobie chodzi i ona sobie tam coś niesie, bo to ona sobie tam lubi nieść. I tyle mojej wiedzy. Jedyne, jeżeli ktoś też interesuje się mrówkami albo chciałby zainteresować się mrówkami, to z chęcią, bardzo z czystym sumieniem polecam kanał właśnie Mrówcza Chata. Mrówcza Chata to naprawdę świetny kanał mojego przyjaciela, który o mrówkach wie wszystko i wszystko o mrówkach pokazuje na swoim filmie, na swoim kanale. Nie ma tam tylko mrowisk w lesie i tam mrówek w domu co do cukru przyjdą, tylko wszystko profesjonalnie, naprawdę tak jak powinno być. Także jeżeli mrówki, to tylko w Mrówczej Chacie. Korabs Adventures. Czy Adventures, jak to niektórzy czytają. To jak Survival, ale dobra, nie będę się rozpowiadał na tym. Napisał, kiedy albo jak zaczęła się Twoja przygoda z lasem. Kiedy ona się zaczęła, to jest ciężko stwierdzić. To by chciała mojego taty zapytać, ile miałem lat, gdy mnie zabrał gdzieś, ale musiałem być bardzo mały, bo to on we mnie zaszczepił. Tylko, że mój tata jest wędkarzem. Jest wędkarzem, zapalonym wędkarzem, który od dzieciaka po prostu zawsze, gdyby mały, zabierał mnie. Nawet w środku nocy potrafił zabrać mnie do lasu, nad jakieś jezioro, stawy, rzeki i ciągał mnie po tych lasach. My tam ryby
Też interesowały, ja nie powiem, że nie, bo bardzo często łapałem ryby i z chęcią robię to do dziś, po prostu brak czasu na to powoduje to, że nie mam czasu iść wyrobić sobie karty, a na nielegalnie tam gdzieś jako jakiś tam kusol nie mam zamiaru tego robić, więc musiałbym zrobić kartę, zapłacić kupę pieniędzy, a może faktycznie wyjdę na te ryby raz w roku, a może wcale, także zawsze gdzieś mnie to odpycha. Może kiedyś zrobię. Jak na razie nie chcę. Ale co do taty i co do właśnie tych ryb, to było to, że tata łapał te ryby. Nie powiem, no, jak to dziecko żywe, energiczne, które siedziało na kładce czy tam na łódce. I to w końcu patrzenie na ten spławik, czy on się ruszy, czy nie. W końcu mnie to nudziło, ja chciałem coś innego. Więc latałem, budowałem sobie. Tata łapał rybę, ja latałem, budowałem jakieś spatyków, szałasy, domki schronienia. Zawsze chciałem mieć, moim marzeniem było mieć domek na drzewie. I tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo często wyjeżdżaliśmy na takie biwaki. Były oczywiście nad jeziorach, na przykład, które jeździliśmy, pola namiotowe, pola kempingowe, były domki do wynajęcia z jednej części jeziora, ale mój tata wybierał drugą część jeziora, tak zwaną dzikuskę, dziką plażę, na której rozbijaliśmy się namiotem, namiot z tropikiem, taki stary, fajny, PRL-owski jeszcze, pamiętam, i tam biwakowaliśmy, myło się w jeziorze, piło się przegotowaną wodę z jeziora i uczył mnie, jak w plastikowej butelce zagotować wodę, co było dla mnie zdziwienie na ogniu, no jak plastik się stopi, a jednak się nie topi. I gotowało się wodę i z tego, co się znalazło i z tego, co się zrobiło. I naprawdę było fajnie. I z tatą pamiętam, bardzo dużo takich właśnie wypadów miałem. To gdzieś on zaszczepił we mnie to włóczęgostwo gdzieś tam po tych lasach. Nie tylko po lasach, bo ja uwielbiam chodzić w różne piękne, malownicze miejsca. Niekoniecznie to jest las, ale wśród tych pięknych miejsc nie ma już tak dużo, a szczególnie w moich okolicach. Bo znaczy jest dużo, ale takich naturalnych, czystych, fajnych miejsc już nie ma, bo wszystko jest zajęte przez ludzi. Wszystko gdzieś, ludzie tam już byli tysiące razy, zostawili śmieci, syf i uciekli. A w miejscach takich, co były już takie naprawdę fajne, piękne, to już stoją domy, osiedla i to wszystko jest niszczone, rozbudowywane pod ludzi, a nie pod przyrodę i naturę. Także tych małych, mało takich miejsc fajnych zostało, więc uciekam do lasów, no bo tam jest jeszcze fajnie, dziko, naturalnie. Tak to się zaczęło. Przygoda z lasem. Później oczywiście gdzieś tam człowiek dorastał, miał jakieś tam inne rzeczy głupie w głowie, a może fajne, bo jest co wspominać, ale jakieś tam dyskoteki i tego, ale zawsze gdzieś te podróże, przede wszystkim podróże, jakieś tam wypady, jakieś akcje, które są no bardzo trudne do zrobienia, a ja oczywiście udowadniałem, że dadzę radę się to zrobić i to robiłem. To zawsze gdzieś tam we mnie to było. Aż do czasu, jak właśnie powiedziałem, gdzie zakończyłem przygodę z alkoholem i stwierdziłem, że kurde, co tu robić, co nie? No, tyle czasu, że człowiek zaczął wariować z nadmiaru wolnego czasu i zaczął wracać do tego. Zaczął wracać, co kiedyś było dla mnie przyjemnością. Zacząłem to dalej kontynuować. No dobra, tak to się zaczęło. Marcin G. Dlaczego jest taka drożyzna w Polsce, a zarobki takie niskie? Ogólnie pousuwałem chyba z 4 czy z 5 komentarzy osób, które pytały mnie o głupotę. Głupotę naprawdę taką ewidentną. Jak to? Nie dotyczy to ani kanału, ani mnie, bo no, dotyczy chyba to nas wszystkich, ale to nie na temat w ogóle, nie związane z niczym, tak jak ktoś tam pytał o prawo jazdy, no jak ktoś pytał o prawo jazdy, a nie wiem, choćby w rubryce społeczność rzucam zdjęcia z zakółka codziennie w pracy,
Pyta mnie, dlaczego nie zrobiłem prawa jazdy. No ludzie, no, trzepnijcie się w łeb. Nie wiem. No. Albo. Aha, dobra. To kiedy indziej. Dlaczego jest taka drużyna? Ale Marcina nie usunąłem. Nie usunąłem Marcina, bo chciałem odpowiedzieć na to pytanie, chociaż nie znam odpowiedzi na to pytanie. Chyba nikt z nas tak naprawdę nie zna odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tak drogo, a zarobki są takie niskie. No bo taki wyzysk był zawsze od początków dziejów, że pan i władca był obklejony złotem, szmaragdem i rubinami, a zwykły jego sługus dostawał miskę ryżu. A gdy chciał sobie kupić szatę jakąś czystą, nową, czy tam cokolwiek, no to nie było stać, bo płacili mu miskę ryżu, którą na momencie zjadał i dlatego i był biedny. Tak zawsze było. To Marcin, i to nie jest to, że to teraz tak jest, bo jest to u nas od zalania dziejów. Trzeba było zrobić jakiś tam otwarty sezon polowania na kaczki, tam odstrzelić jakąś najtłustszą z tych kaczek. Może by się to zmieniło, chociaż tam przy tym drugim korycie drugi pazerny siedzi, czeka. Także jak to w trzodzie chlewnej występuje, jak jedna świnia od koryta odejdzie, druga podejdzie. No, niestety tak ze świniami jest, że za hamac, nawet za ogon, za uszy ciągnąć tej świni od koryta się nie odciągnie. Póki koryto pełne, to świnia będzie jadła. No, także jak to był kiedyś taki niesmaczny żart, kto je w tym momencie, to niech nie je, ja to zjem. Ale jedzą dwie koryty, dwie koryty. Ale jedzą dwie świnie przy korycie. Jedna się zżygała, mówi druga mówi: nie dolewaj, bo nie zjemy. Także Marcin, tak? Tak jest ze świniami. Pamiętam, jako małe dziecko jeździłem do mojej babci na wioskę. Pomagałem raczej, tak mi się wydaje, że ja pomagałem. Chyba że babcia jakby żyła, mogłaby powiedzieć inaczej, że przeszkadzałem. Ale ja twierdziłem, że pomagałem. Przy właśnie gospodarce był koń, była krowa, były świnie, kury, kaczki. Więc troszkę coś tam pomagałem. Więc na świniach troszeczkę się znam. I tak to właśnie ze świniami bywa. Nie zmienimy nic, nie zmienimy nic, nie jesteśmy w stanie niczego zmienić. Fakt, że to dziadostwo trzeba by było popędzić jak najdalej. No i może ci nowi, co by przyszli, nie byliby może by już, że oni pazerni i łakomi na te pieniądze, to jest jeszcze pół biedy, tylko ich rezultaty, ich zarządzania i to, co oni wyczyniają czasem, to naprawdę w głowie się nie mieści. Ja nie jestem polityczny człowiekiem, który tam siedzi, interesuje się tam bieżąco, nie jestem tym takim człowiekiem. Ale jak słyszę naprawdę, że no, wymyślają takie rzeczy i tak jawnie to walą ludziom w oczy, że naród nie potrafi tego dostrzec i się obudzić i powiedzieć: hej, chłopie, co ty nam tu wciskasz, co nie? To naprawdę słabe, co nie? To jest słabe jak Tadeusz Rydzyk. Bardzo słabe. I pomimo tego, że wszyscy wiedzą, że od bezdomnych majbachy dostaje. No ale zmarł bezdomny, ale oddał. No nie miał domu, miał majbachy. No bywa. No ale tylko to, że on wyłudza chamsko na siłę, bo on jest biedny i on potrzebuje pieniędzy. Na co? Przecież ten gość nawet księdzem nie jest. To jest gość, którego wspiera rząd, którego wspiera PiS, którego jeszcze dostaje on dotacje na rozwój z państwowych pieniędzy, z naszych pieniędzy. Gościu, który ma miliony, oszukuje, okrada ludzi, kitra normalnie, to jest pierwszy gość, który wali normalnie nie na wnuczka, tylko na księdza, co nie?
stare babcie. I on to rozpoczął w Polsce, to nie jakiś tam gościu, który był taki sławny, że on to rozpoczął. Nie, rozpoczął to Tadeusz Rydzyk. I ja myślę, że jeśli ktoś takiego gościa popiera i jeszcze mu wpłaca na to pieniądze, no to jest ślepy albo jest idiotą. No bo ja przecież, to przecież cały naród to widzi, wszyscy praktycznie to widzą, ale debile dalej płacą mu te pieniądze. Mówią, o, Tadek to jakiś święty gość, no ale kim on jest? To przecież on nawet księdzem nie jest, on niczego nie uczy. On niczego nie daje nic dobrego. Co on dobrego daje ludziom? Radio Maryję? Bez przesady. Także no mówię, ludzie są zaślepieni. Niektórzy widzą w innych ludziach coś pozytywnego, gdzie wszyscy widzą coś negatywnego, a czasem jest odwrotnie. I czasem też myśląc może, że ktoś jest zły, okazuje się, że ktoś jest dobry i miał dobre intencje. Ale jak ktoś jawnie z oczu mu, z ust larwy wychodzą, to nie można powiedzieć, że to się kwiatki sypią. Tak to jest. No dobra. Na razie tyle. Ciąg dalszy waszych pytań. Boże, czemu ja się godziłem na ten Q&A? BR. Jaki jest twój stosunek do wojska? No, bo chyba mój stosunek do wojska jest taki. Odpowiem to okrężną drogą. Stosunek mój do wojska jest taki, że powinni wszyscy iść do wojska, ci co nie byli. Bo czasem strach patrzeć na tą młodzież, i która nie jest w wojsku, bo wojsko już nie jest przymusowe. Za moich czasów jeszcze było. I ta młodzież widać. No tam jest inny klimat, tam jest troszkę wycisku, troszkę takiego rygoru, troszkę dyscypliny, nawet troszkę więcej. I tego niektórym widzę brakuje. Niektórym brakuje. Niektóre kawał chłopa, mężczyźni, ale niektóre to takie lane kluchy, można powiedzieć. Więc jak najbardziej powinien wrócić przymus, chociaż gdyby był przymus, wszyscy na to narzekali, że kto cię siłą ma zmusić do czegoś, czego nie chcesz. I sam byłem w tej grupie, bo też nie chciałem, bo też byłem z tych, co wolność mi zabiorą na 9 miesięcy i w ogóle, i w ogóle. Ale zostałem, pomimo moich starań wszelkich na WKU, to dostałem kategorię A i no niestety stało się tak, nie inaczej. Więc no wojsko powinno być przymusowe, poza tym my nie mamy wojska. Powiedzmy sobie szczerze, Polska nie ma wojska, nie ma sprzętu, nie ma nic. Gdyby nas napadli Ruskie, to by nas czapkami zakryli i ilością ludzi bez używania broni. No bo my nawet nie mamy, chyba że KBKB, co nie, że krótki bojowy kij bambusowy to jest obrona Polaka. Nie mamy żadnej praktycznie broni. Słabą tą armię mamy, jaką mamy, taką mamy. Terytorialsi są już więksi niż nasza armia ludowa. Ludowa. Nie, no, nasza armia polska jest no, w małych ilościach. Powiem wam szczerze, że Ukraińców w Polsce jest więcej tych legalnych. Ja wiem, ile jest nielegalnych. Znaczy, nie wiem, ile jest, ale wiem, że jest mnóstwo, bo znam bardzo mnóstwo Ukraińców, którzy pracują nielegalnie. Więc Ukraińców w Polsce jest więcej niż my mamy armię. Jakby nagle Ukraina stwierdziła, że kita, będziemy bronić się z ruskimi, dawajcie, walimy na Polskę, to oni nie muszą wchodzić z Ukrainy do nas, bo oni już u nas są, co nie? Młode, silne, zdrowe chłopy. No, co tu więcej będę gadał? Dobra, bo się zaraz polityka jak zacznie, zaraz będzie krzyczeć. No. No dobra. A, DKH, DKH, A, Boże, jak on, nie mów nigdy, codziennie piszemy ze sobą, a nie mogę zapamiętać tego. Jakie jest twoje ulubione danie w terenie? Danie w terenie? Ja jestem żarłokiem. Ja jestem żarłokiem i ja lubię zeżrzeć wszystko. Wszystko, co jest do zeżarcia. I bardzo lubię
Ale ogólnie lubię podstawę, co nie? Lubię podstawę, to jest kiełbasa na ognisku. Na patyku taka zrobiona. To chyba podstawa taka, jeśli chodzi o ten, co mi się zaraz biwak taki właśnie z dzieciństwa kojarzy. I ta kiełbasa na tym patyku całe życie była. I no i to jest to. I to jest to. Ale ogólnie lubisz? Nie ma takiej. Czy to będą tak jak właśnie u Brody i u Elmija, jak byłem ostatnio, i to krewetki miałem z ognia i mówię, ja mówię, no ja już w życiu w lesie krewetek sobie na ognisku nie robiłem, ale były tak smaczne, że z tymi pancerzami je z żarem, one się tak ładnie upiekły, takie fajne te pancerze, no kurde, no, był palce lizać, no i miałem sobie to odtworzyć i aj, jak to ja, no, ostatnią chwilę zawsze do lasu. Czasem człowiek nawet wody zapomni na kawę. Już o kawie ten wspomnę. Hiper Ultra. Hiper Ultra to kolejna osoba, która pisze. Twoje marzenie, jeśli chodzi o miejsce, które chciałbyś zwiedzić, zobaczyć. A, zrobić biwak. Moje miejsce, które najbardziej chciałbym zwiedzić, które najbardziej chciałbym zobaczyć, to jeżeli wszystko dobrze się uda i zdrowie i życie pozwoli, to zobaczę już w marcu. Zobaczę w marcu. Moim marzeniem jest wejść w Bieszczady i spędzić tam noc, dzień, coś takiego i być w Bieszczadach. Dotrzeć tam. To jest moje marzenie. No i chcę je osiągnąć już teraz w tym nowym roku, na samym początku. Ale ogólnie takim marzeniem to chyba gdzieś Alaska, tamta część świata. Gdzieś Kanada, coś w tamtym stylu, gdzieś wejść tam się pokitrać, tam sobie zwiedzić te lasy i te góry i to wszystko i tam sobie tak spędzić, nie wiem, rok w ukryciu. Już teraz tego nie mogę zrobić, bo żyłem od tego dzieciaka, nie, byłem młody i wolny, a teraz już 14 lat jestem taki, że nie mogę zostawić sobie na rok rodziny i sobie pojechać w góry, na Alaskę, żeby sobie tam gdzieś spędzać czas, bo mi tak się chce. No, ale ogólnie wszędzie jest pięknie i jest tak dużo miejsc i jak gdzieś widzę u kogoś, mówię, o ja muszę to zaznaczyć, ale tam jest fajnie, albo jadę gdzieś jakimś pociągiem czy samochodem i patrzę, mówię, jaka to jest, mówię, miejscowa gdzieś tam w oddali widzę nad polem, mówię, kurde, już wchodzę w nawigację, pineska, chrup, miejsce chcę zobaczyć, co nie? No i no, mnóstwo jest takich rzeczy, a takich miejsc, ale najbardziej, jeśli chodzi o Polskę, to najbardziej Bieszczady, bo w sumie wszędzie byłem. Ale Bieszczady jak najbardziej. Boski Seba pisze. Czego najbardziej się boisz, nocując w lesie? W swojej głowy. Najbardziej boję się swojej głowy. To jest przede wszystkim. Są takie parę punktów, co nie? Których na pewno się boję. A, boję się swojej głowy. Moja wyobraźnia jest tak wszelaka, jest tak rozwinięta już od najmłodszych lat, że zawsze miałem z nią problemy. Widziałem rzeczy, których nikt nie widział, słyszałem rzeczy, których nikt nie słyszał. I nie jest to. Nie jest nic, to nie jest jakaś nadprzyrodzona moc Supermana, że dzięki temu zbawię świat. Dzięki temu spieprzam, gdzie pieprz rośnie z jakichś ciemnych miejsc. Dlatego boję się strasznie urbexów, opuszczonych budynków, lasów. Ludzi, zwierząt, wszystkiego się boję, naprawdę wszystkiego się boję. Jestem bardzo płochliwy jak mysz. A ogólnie najbardziej kogo się boję w lesie, to boję się ludzi. Co do zwierząt, to wiem, że mają różne zachowania. W większości sytuacji uciekają, ale są sytuacje, że nagle im się coś odwiedzi i atakują. Ale na to trzeba być przygotowanym. Na człowieka nie da rady się przygotować, bo człowiek, no, to człowiek jest gorszy od zwierzęcia. Sorry, wieczór. Jest gorszy od zwierzęcia, także człowieka najbardziej się boję w lesie. I to nie ma co ukrywać. El Mio. Czy za pomocą wody można rozpalić ogień?
To podchwytliwe na pewno pytanie. Coś tam już żeś wykminił, Zbyszku. Coś żeś wykminił i teraz zadajesz mi teraz takie pytanie. Chciałem, już czytając ten twój komentarz, chciałem sobie wskoczyć na neta, wpisać rozpalanie ognia za pomocą wody i mówię, kurde, na pewno wyskoczy. Na pewno tam coś jest. Gdzieś coś zobaczył, gdzieś coś podpatrzył i mnie chce tam zaskoczyć. Ale pomyślałem, że użyję swojej tęgiej głowy, aby wymyśleć coś, co odpowie ci na to pytanie. Pierwsze, co to mi wpadło do głowy, to wiatrak. Nasze wiatrak, młyn. Młyn, czyli łopatki młyna, które napędzają przez na przykład siłę wiatru lub siłę wody. Kręcą się samoczynnie. No i na przykład tak jak trzemy łukiem ogniowym albo patykiem, żeby zniecić ogień, rozetrzeć do czerwoności, do powstania żaru, no to tak samo właśnie napędzając siłą wodną, przedłużając jakiegoś patyka, trzeć go, on by się kręcił od wody i samoczynnie tarby, ażby spowodował zapłon. Ale na pewno sądzę, że nie miałeś tego na myśli. Jeszcze jest sytuacja, która, co wiem, jeśli chodzi o wodę, to szklana czy plastikowa butelka. Jedna, chyba i druga. Gdy nalejemy do niej wody, to powstanie soczewka, szkło powiększające, które skupi nam światło i powstanie z tego, można tym rozpalić ogień. Nie jeden pożar taki powstał dzięki takiemu czemuś. Na przykład na łąkach. Sucha trawa bardzo szybko przy takim czymś się pali. Więc takie tylko mam odpowiedzi. Zaskocz mnie czymś pozytywniejszym, coś fajniejszym, czymś ciekawym, co będę mógł to wykorzystać na filmie. Podrzuć pomysł, podrzuć, Elmio. Jak najbardziej. No dobra. Paweł Motuszak. I to jest jedno z tych komentarzy, które zapomniałem usunąć. Nie, nie chcę się podać się na takie frustrujące pytania. Nie, to normalnie żal i rozpacz. Ale dobra. Mnie ciekawi, dlaczego zmieniłeś nazwę kanału? Jak cię ciekawi, to możesz się dowiedzieć, wchodząc na odcinek, w którym testowałem pierwszy raz namiot Two Second z kaczuchy. Więc Decathlonu, więc tam opowiadałem bardzo długo i bardzo szczegółowo opowiadałem o tym, dlaczego zmieniam nazwę kanału. Więc zapraszam do oglądania na bieżąco odcinków, a wtedy dziwne pytania nie będą przychodzić ci do głowy. Ale dobra, jeszcze to nie koniec tego pytania. Bo na przykład chata Wikinga nadal jest chatą Wikinga, a kanał się zmienił. Jakby ci to powiedzieć, drogi Pawle, ja jestem Wiking, a chata jest moja. Nie da rady, żeby się nazywała inaczej, jak tylko chatą Wikinga. Można to dodać do nazwy kanału i można z tego zrobić chata Wikinga, który zmienił nazwę na Welcome to the Forest. Jeżeli taka nazwa cię satysfakcjonuje, to proszę, tak sobie to nazywaj. Dla mnie dalej jest chatą Wikinga, bo jest, ja jestem Wiking, a tam jest moja chata. I dlatego ta chata jest chatą Wikinga. Gdyby ją przejął Papa Smurf lub Gucio, to by była to chata Gucia lub Papa Smurfa. Jest Wikinga, jak na razie, chyba że ktoś ją zapieprzy. Następne pytanie. Wody, co? A, włodawskie zrzuty. I tutaj mógłbym już Was zaprosić na kanał na włodawskie zrzuty, bo chłopak bardzo sobie fajnie chodzi, bardzo fajne okazy tych poroży zbiera. I oczywiście zadaję pytanie, kiedy zobaczymy wyprawę, w której zbierasz poroża? No, u nas poroża w zachodniopomorskim zaczynają się już pod koniec stycznia, a więc niedługo. I na takie oczywiście ja się udam. A jeszcze lepiej, gdyby ze mną wybrał się ze mną mój przyjaciel Jacek, którego znacie już z niejednego odcinka, z nocki pierwszej w chacie Wikinga, który jest marc w letnim śpiworze, który
podarował mi właśnie ten ciepły śpiwór, który mam. I wiele, wiele innych rzeczy. Kubki i takie inne rzeczy. Ale właśnie co do poroży, no to jak się zaczną zrzuty, myślę, że znajdę czas, aby się udać gdzieś pochodzić, połazić. Jak już wcześniej mówiłem, bojaźliwy jestem. Jak mam gdzieś tam sam po krzakach i zaroślach, po bagnach łazić, to tak trochę wolę z kimś. Samemu to tak, ja tam zaraz jakiś Rzymianinów widzę, jakiś żołnierzy Napoleona, którzy tam sobie gdzieś tam obozowali w tych krzakach i w ogóle, nie, tam psychika chora. Ale tak, z chęcią pójdę na zrzuty, choć na razie jakaś praca stoi. Jeszcze tych zrzutów, tych poroży trochę mam w garażu. Ale pójdzie na rękojeści, na jakieś rzeczy pierdoły. Przyjdzie wiosna i będę coś działał z szopą Wikinga. A do włodarskich zrzutów oczywiście zapraszam. Preperz Kaszuby to kolejny kanał, na który was mogę zaprosić. I szczerze, z całego serducha przyznać, że świetny kanał. Naprawdę świetny kanał. I gdybym ja zajmował się survivalem lub prepersingiem, to właśnie coś takiego bym robił. A on robi bardzo fajnie to wszystko opisuje. Każde odcinki są, z odcinka na odcinek jest moim zdaniem to już bardziej wypracowane i tak konkretnie. Podoba mi się to. Podoba mi się, dlatego Preper z Kaszuby zapraszam do przyjaciela mojego, który taki kanał ma. I fajnie jest kanał. Ale on pyta mnie tak. Pyta mnie na dwa za dużo pytania. Jakby na Discordzie nie mógł się zapytać, co nie? Piszemy tam sobie codziennie. Czy masz patent na jakiś gadżet i puszczenie go na rynek? Patenty, które sam gdzieś wymyśliłem, bo było mi to potrzebne i sądziłem, że takie coś jest mi potrzebne i przydatne, ale nie mogłem takiego czegoś dostać i takie coś sam zrobiłem, to szczerze uwierz mi, że zrobiłem takich rzeczy wiele. I teraz nawet na tą chwilę ani jeden nie przychodzi mi do głowy, ale wiem, że były takie. Były. Także ciężko mi jest stwierdzić, który to patent i w ogóle, ale znaczy na rynek nie mam zamiaru nic wypuszczać, ale były takie sytuacje, że musiałem coś stworzyć od zera, bo potrzebowałem i nie miałem innego pomysłu ani niczego, co takiego można by było kupić. Więc takie coś wymyśliłem nieraz. Następne. Dlaczego taka tematyka kanału? No i to już opowiadałem wcześniej, że od dziecka byłem ciągany po tych lasach i w ogóle i po tych jeziorach i wszędzie, i po jakichś tam wycieczkach, wyprawach. Na szkolne wycieczki jeździłem wszystkie, na kolonie jakieś tam wycieczki i w ogóle jeździłem wszystkie, jakie tylko były możliwe. Nawet mojej starszej siostry o 5 lat, 4,5 roku. Nawet jak jej klasa jechała na wycieczkę, to jakby małe, to mnie wciskali, bo ja chciałem tam z nim jechać. I niestety moja siostra bardzo zła, bo cała klasa jej przyjaciół, kolegów i koleżanek jechali, a ona musiała jechać razem ze mną, opiekując się mną, a ja no nie byłem grzeczny i nieznośny byłem i zawsze tylko i wstydu i narobiłem, ale musiałem jechać, bo lubiłem to. No i gdy zacząłem chodzić z wykrywaczem, tak już, że nagrywałem to w końcu, bo z tym wykrywaczem naprawdę dużo, dużo chodziłem. W końcu zacząłem to nagrywać. No to się okazało, że no nie chcę mi się teraz o tym rozpowiadać za bardzo. Szkoda czasu antenowego. To kosztuje. Zacząłem zauważać, że ludzie gdzieś tam dążą za właśnie za bardzo. Ten YouTube rozpalił w nich żądzę zysków. Ci poszukiwacze, zamiast stać się grupą pasjonatów, to zrobili się rywalami, konkurencją. Sam w jakiś sposób na pewno brałem jeszcze w tym udział, gdzie okazało się, że to jest chore. Zaprzestałem to.
Powiedziałem, że jest tego, poza tym jest tego za dużo. Tych kanałów się robiło tak mnóstwo, że ja nie nadążałem odkrywać nowych, a mi ludzie podsyłali co chwilę linki. Jak widziałem, co oni tam robią, jak oni się zachowują, to nie chciałem, żebym był tak odbierany właśnie, jak ja odbierałem tamtych. Więc zaprzestałem, chciałem porobić parę odcinków, zrobiłem kilka jakichś tam historycznych, ale nie szło mi to, bo mam za słaby łeb do takich rzeczy. I poszedłem sobie do lasu odpocząć. Wziąłem kamerę i poszedłem sobie odpocząć, pochodzić, szukać właśnie jakiejś weny i usiadłem i pomyślałem, że fajnie było tu rozpalić to ognisko. No ale ognisko to fajnie by się było skitrać. No to, tym bardziej to państwowy las. Mówię, no to buduję szałas. Tych szałasów kiedyś w życiu nabudowałem dużo, więc to nie był problem. Ale no, pierwszy raz to nagrywałem i tak powstał pierwszy odcinek. Więc tak to się jakoś zaczęło. No i nie zmieni się już nic na tym kanale. Ten kanał już zniknie, ale nie zmieni się na pewno tematyka. Janusz Ostry. Jakie masz noże? Ja mam nóż ostry. Taki mam nóż. Taki jak twoje pseudo. No. Janusz Ostry. Janusz Ostry mam. O, takie. Jakie masz noże? No, nie wiem. Nie wymienię, bo nie znam nazwy 99% moich noży. Mam ich dużo. Nie interesuję się nożami, nie kręcą mnie noże. Lubię je mieć, ale jaki to nóż, z jakiej stali, z jaka to rękojeść, z jaka to firma zrobiła, czy to jest węglowy, czy nierdzewny, czy to jest drewniany, czy plastikowy. To nie wiem, nie mam pojęcia, jakie tam te noże są. No są jakie są, aby były ostre, aby cięły. Dużo mam tych noży, fajne noże, niektóre szajs, ale mam. I cieszę się, że mam. Michał Peryć. Kiedy wypuścisz czapki? Na wolność? Gdzie mam je wypuścić? Nie odlecą. Jeśli chodzi ci o sprzedaż, nie sprzedaję, nie zajmuję się takimi rzeczami. Naszywki nie są na sprzedaż, piszecie o te naszywki. Naszywki nie są na sprzedaż. I czapki też żadne nie są na sprzedaż. I nic nie mam na sprzedaż. Chata Wikinga też nie jest na sprzedaż, jakby ktoś pytał. Nic nie jest na sprzedaż. Co mam, to moje. A jak chcecie, to sobie zróbcie. O. A jak będę miał, to wolę zrobić jakiś konkurs i wam rozdać. Nic nie sprzedaję. Pytań, więcej, jeszcze więcej pytań. Więcej pytań. Brudnie jest. Więcej pytań. Więcej pytań. Marcin Skubiński zadał pytanie: kiedy wybierasz się w Bieszczady? Marcin mieszka za granicą, ale pochodzi z Sanoka. I poprzez Sanok będę się wybierał w miejsce docelowe w Bieszczadach. I w sumie z tego, co patrzyłem na drogę, już tak mniej więcej sobie tam opatrywałem tą drogę, którą mniej więcej będę się poruszał, choć wiem, że na stopa nie można sobie ustalić. Że będę jechał tą drogą. No bo tam, gdzie mnie ludzie dowiozą w tym kierunku, nie każdy bezpośrednio do tego miasta powie ktoś: a dobra, słuchaj, tu jest po drodze, będziesz miał, także dawaj, tu cię zawiozę, będziesz miał zawsze bliżej. No i na pewno z tego będę korzystał i no nie mogę powiedzieć, że będę jechał na pewno przez jakąś tam miejscowość, no bo może się okazać, że ktoś będzie mnie podwoził do innej, dalszej miejscowości docelowej, ale nie będzie przyjeżdżał przez tą miejscowość. Albo nie zatrzymam się w tej miejscowości, no bo ktoś mi powie: a ja cię podwiozę kawałek dalej. No to będę korzystał z każdej podwózki jak najdalej, jak najdłużej, bo chciałbym zrobić 200 km dziennie. To niedużo. To jest w sumie 2 godziny jazdy. A będę 10 godzin. 10 to jest za dużo. Będę 8 godzin. 8-9 godzin stał na tego stopa. Także z 8 godzin jadąc 2, to 6 będę stał. Masakra. Ale planem jest i marzeniem moim takim docelowym, żeby te 200 km dziennie pokonywać. Chciałbym w 5 dni dotrzeć do celu. To jest 1000 km w jedną stronę. Tam spędzić 3 dni, nawet 4. I w kolejne 5 dni wrócić. Jeżeli się uda szybciej tam pojechać,
to po prostu więcej czasu tam spędzę. Bez przesady, no jeżeli uda mi się to zrobić w 2 dni, no to nie będę tam 2 tygodni siedział i ty po prostu szybciej zjadę, szybciej zakończy podróż, przygoda, wyprawa, na którą założyłem sobie 2 tygodnie. 14 dni, więc prawdopodobnie, jeżeli się uda szybciej, no to pojadę szybciej, spędzę tam więcej czasu i wrócę. Jeżeli się okaże, że będę jechał dłużej, że nikt nie będzie tego stopa zabrać, chociaż no wiem, że jest słabo z tym stopem, ale 200 km dziennie to nie jest jakiś duży rekord, żaden sukces, więc wiem, że jest to do zrobienia jak najbardziej bezproblemowo. Ale gdyby jednak coś się stało, no to jeszcze właśnie drogę powrotną dotrzeć do właśnie większego miasta, tam nie pamiętam, chyba Rzeszów, czy gdzieś, nawet chyba nie, chyba bliżej, jeszcze jest coś innego, nie pamiętam tej miejscowości, gdzie pociąg bezpośrednio wywozi mnie do Szczecina i też tam idzie chyba z 12 godzin, ale ten, ale... ale jak coś, to jest jeszcze możliwość właśnie powrócenia pociągiem, gdyby to się przyciągło, przedłużyło, to i tak te dni swoje ustalone będę w tych Bieszczadach i po prostu wrócę wszystko w czasie, tak dam radę. Ale ja dojadę najwyżej stopem, a wrócę pociągiem, jeżeli to się nie okaże. Coś tam będzie nie tak, ale plan jest taki, żeby pojechać i wrócić stopem. 2000 km stopem w 2 tygodnie plus tego zwiedzenia i Bieszczad i no zwiedzania. No nie zwiedzę cały Bieszczad, ale będę w końcu w tych Bieszczadach wymarzonych i będzie fajnie. I nie mogę się doczekać tej wyprawy. W serduchu mi mocniej wali, jak o tym myślę. Kiedy ona będzie? O to pyta. A pyta o to, bo chciałby się ze mną spotkać, może byłaby możliwość. Myślę, że to będzie luty, marzec. W tych miesiącach mam zamiar to zrobić. Nie mogę powiedzieć, bo to jest wyprawa na 2 tygodnie. Na 2 tygodnie muszę się urwać z pracy. Muszę pójść na L4. Muszę pójść. Na szczęście z moim kręgosłupem, gdy idę na L4, nie mam leżącego, właśnie muszę się poruszać, a więc będzie bardzo dobry sposób, żeby się poruszać, więc na L4, podczas L4 będzie wyprawa, albo urlopu, może urlop wezmę, chociaż szkoda, lepiej urlop wykorzystać gdzieś z rodziną latem. Też mamy fajne plany, także... Także aby się udało. No i to także luty, marzec. To muszę załatwić sobie po prostu wolne. Musi być troszkę mniej jakiś, mam nadzieję, że będzie mniejszy natłuk pracy, gdzie nie będę aż tak bardzo potrzebny, żeby móc się urwać. Także ciężko jest powiedzieć dokładnie kiedy, ale tak planuję. A jeżeli nie uda mi się lutym, marcu, no to w maju to robię. Ale no co, to później. No będziemy blisko tego terminu, to będę wszystko wiedział. Następne pytanie, a w sumie nie pytanie, od Krzysztofa Staniaka. Krzysiu, serdecznie pozdrawiam. Stały widz od wielu, wielu lat. Pisze, że a ja jestem taki, że wiem wszystko i nie mam pytań. Dziękuję bardzo. Jesteś bardzo dobrym człowiekiem, że nie pytasz, bo na niektóre często jest czasem ciężko odpowiedzieć. Sławomir Obara. W domu... Czasem nie marudzą dziewczyny, że się dekujesz w lesie co weekend. Dziewczyny nie. Dziewczyny są przyzwyczajone, tak jak już wspominałem. Na pewno lepiej wiedzą o tym, że szczególnie Dominika, że lepiej jak jestem sobie gdzieś w lesie, czy tam jestem na jakiejś wyprawie, niż miałbym siedzieć w domu i albo gdzieś w knajpie i pić sobie piwo. Więc cieszy ją to, że mam jakąś pasję, że coś robię, że czymś się zajmuję. Lepsze jest to niż gdzieś tam przewalanie pieniędzy. Także chociaż na te bushcrafty i tą całą resztą leśną też tych pieniędzy trochę idzie. Ale no, na pewno... przynajmniej z czystym sercem dobrze wydane.
Także nie, nie mają pretensji. Popierają mnie w tym, może nie widać tego w taki sposób i nie, może nie bezpośrednio, prosto w oczy nie potrafią tego wyrazić, że ale super, fajnie, że tam czymś się zajmujesz i w ogóle, bo nie potrafią tego tak powiedzieć, ale to widzę po nich i ja widzę, że one też są zadowolone, że coś robię, co nie? Jula to takie dni, że gdzieś piliśmy razem coś, ale ona teraz jest w takim wieku, że bardziej ważniejsze są właśnie koleżanki, koledzy, gdzieś wyjścia, coś tam porobienia, więc już ten tata też nie jest taki najważniejszy. Kiedyś byłem taki, no bez niej nie mogłem się ruszyć, a ona beze mnie, także ja byłem strasznie za nią, ona za mną, a teraz to tak się, no taki wiek, no dziecko gdzieś tam się już odbija od tego gniazda. Także nie ma problemów. Radek Bushcraft pisze, że nie ma pytań, bo wszystko wie. No i pewnie, że wszystko wiesz, Radku, bo co, bo też się znamy, choć nie osobiście, ale znamy się jak łyse konie, można powiedzieć. Ale pytasz o dwie rzeczy. Pytasz o dwie rzeczy. Czy masz zamiar zamknąć kanał w tym roku? Czy w 2022? Nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć. Jeżeli moje pomysły, no moje pomysły się nigdy nie wyczerpią, tylko mój zapał do tego. Mały jest ten lasek, w którym tu jestem. Nie chciałbym też nadużywać gościnności i tam robić cholera wie czego. Bo mam dużo pomysłów, po prostu nie mam terenu. Nie mam terenu, żeby to realizować. Chciałbym zrobić dużo chat, różnych rzeczy, domki na drzewie, ziemianki i różne schronienia różnego typu. No ale potrzebuję do tego lasu, w którym będę mógł się poruszać, będę mógł to robić i w ogóle, i w ogóle. No, a wiem, że z LP już tego nie dostanę raczej. I co? No i lipa. Z tym jest straszna lipa. Nie wiem, czy będę przez to zamykał kanał. Ciężko mi powiedzieć. Nie chciałbym tego robić, bo no bo jest fajnie, gdy coś robię, wrzucam, to wy jesteście i jest fajnie. Ale gdy wyczerpię limit swoich pomysłów, pomysłów nie wyczerpię, ale właśnie miejsc, lokalizacji, żeby cokolwiek coś robić, to chyba trzeba będzie zamknąć kanał i dać sobie spokój. Chyba, że jeszcze, bo tak ja zawsze tak mam, że już coś znalazłem, siadam na laurach, tyłka już nie ruszam, bo już mam, ale możliwe, że faktycznie latem mam parę, okazało się, znajomych, którzy w mojej okolicy mają swoje lasy prywatne i mogę w sumie do nich uderzyć, porozmawiać i postarać się załatwić zgodę u nich, żeby sobie tam coś nagrywać. W sumie nawet dostałem taką propozycję. Nie chciałem po prostu gdzieś tam człowiekowi włazić w ten lasek, ale może wykorzystam to wszystko i zmienię gdzieś na inne budowy i na inne jakieś rzeczy. Zmienię właśnie las, w którym byłoby fajnie też by coś porobić. To kolejne pytanie. Kolejne pytanie to, dlaczego tak rzadko nocujesz w lesie? Dlatego właśnie, że jestem w delegacjach. Jestem w delegacjach. Gdy przyjeżdżam do domu, to jedyne, kiedy mógłbym pójść do lasu, to jest sobotnia niedziela. No bo piątek przyjeżdżam wieczorem, no to nie jestem w stanie, w nocy w sumie, to nie jestem w stanie. No i rano w poniedziałek już wyjeżdżam, więc w niedzielę też nie jestem w stanie. Także zostaję tylko w sobotę, soboty na niedzielę, na jedną noc. No ale to jest jedna noc, którą jestem ze swoją kobietą, także raczej rozumiecie. Też jestem ze swoją kobietą, jestem właśnie z rodziną i też chciałbym czas właśnie spędzić troszkę z tą rodziną i dlatego wieczory, jakieś tam popołudnia są nasze i tak, no tu mnie ciągnie do tego lasu, że tak, pójść z tego, co nie, fajnie sobie tam nockę zrobić, ale nie jest ona dla mnie aż tak ważna, żeby była ważniejsza niż czas spędzony z rodziną, bo wszystko, rodzina jest zawsze najważniejsza, dla mnie bynajmniej. Dlatego nie tak często się nie pojawiam. Gdy właśnie gdzieś tam się pojawiam, a teraz chyba będzie więcej tego, tak myślę. Gdy gdzieś się pojawiam, no to wiadomo, że właśnie fajnie, że z Dominiką teraz byłem
no bo nie straciłem tego czasu, gdzie tam byśmy sobie byli razem, posiedzieli, pogadali, chociaż porozmawiali, no bo nam tego naprawdę brakuje, co nie, po całym tygodniu, to chociaż tyle, że właśnie mogłem z nią być. A no ale gdybym poszedł sam, no to straciłbym tą raz tygodniową okazję na spędzenie czasu razem, co nie? Dlatego no muszę zawsze wybrać. Jeżeli mam iść na jakąś nockę albo gdzieś pojechać czy coś, no to wiem, że coś za coś. To wszystko z tych wszystkich pytań. Długi film jak cholera, ale myślę, że odpowiedziałem na wasze pytania i zaspokoiłem wasze ciekawość waszą zaspokoiłem i odpowiedziałem wam na wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na sobotni. Myślę, że w sobotę będzie odcinek z losowania wyników konkursu nagród. No to nie konkurs, no taki konkurs, ale no nagrody będą rozlosowywane między wami. A dużo jest chętnych. Kurde, żeby tak na zrzutkę było tak dużo chętnych, jak będę zakładał. A będzie w tym roku na pewno. Znaczy nie w tym, następnym. Na wyprawę, no to na pewno będzie zrzuta. Ale no fajnie, fajnie, że dużo osób chce brać udział. Cieszy mnie to. Widzimy się także, będzie w sobotę losowanie, no a w niedzielę na pewno las. Fajnie by było, jakbyś ten śnieg i mróz się utrzymał, bo u mnie tutaj jest dużo śniegu. No i minus 4 stopnie. Tak, na ten moment minus 4 stopnie. Grzeje mrozem, fajnie, podoba mi się. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, cześć.